Zatem na portalu Spectrum Internet rozpoczynamy nowy cykl, nowy sposób wywiadów i nowe twarze też pokazujemy, chociaż wydaje mi się, że akurat ta postać miała okazję kiedyś odpowiadać na pytania naszego kolegi redakcyjnego, ale to zupełnie jakby nowy rozdział u nas. No i mam zaszczyt powitać naszą narciarkę alpejską Anielę Sawicką. Witamy serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że to dla mnie akurat jest zaszczyt, że Ty będziesz tą pierwszą osobą, bo od około pół roku chcę powiedzieć, że starałem się do Ciebie napisać, ale gdzieś czas coś uciekało, bo zauważyłem o zrzutce Twojej informacji, o której będziemy dzisiaj też rozmawiać, ale Aniela jest dzisiaj po treningu i muszę zapytać ją najpierw o to, jak się czuje, czy udało jej się trochę odpocząć. Zdecydowanie udało, znaczy może nie udało mi się jakoś sporo odpocząć, był to dosyć intensywny dzień, ale jestem gotowa, żeby przeprowadzić ten wywiad i wszystko jest w porządku. Trening taki, jaki powinien być, był, więc jestem po nim zmęczona, więc wszystko jest jak powinno być. To jeśli pozwolisz, to zaczniemy od tego, co było minionej zimy i tego, jak się zakończyło, bo chyba pojawiła się taka informacja, że pod koniec ubiegłego sezonu pojawiła się u Ciebie kwarantanna. Czy możesz powiedzieć coś właśnie o tej sytuacji na koniec sezonu? Zdecydowanie mogę powiedzieć. Generalnie nie miałam nakazu, nie miałam kwarantanny założonej z góry. Pogłoski o mojej kwarantannie pojawiły się w momencie, kiedy nie pojechałam na Mistrzostwa Świata do Narwiku, na które się szykowałam i generalnie byłam cała gotowa w dniu wylotu. Mój sprzęt już poleciał do Narwiku, ja tylko miałam wsiąść do samolotu i polecieć. W momencie, kiedy w dzień wylotu zdecydowaliśmy z moim teamem, dlatego że dostaliśmy informację, że... Dlatego że ja cały sezon spędzałam we Włoszech. Dostaliśmy informację, że w miejscu, gdzie byłam, jest dosyć duże ognisko koronawirusa i to była nasza wspólna decyzja o tym, żeby mnie tam nie wypuszczać, żeby nikogo nie narażać. Ja osobiście nie miałam żadnych objawów, chciałam się sprawdzić, ale niestety służba zdrowia działa tak, jak działa i nie udało mi się przeprowadzić testów, więc to nie była decyzja odgórna, to była decyzja naszego teamu. Slalom w Narwiku się nie odbył, więc na szczęście ten start mi, można powiedzieć, nie przepadł. No ale no to była nasza decyzja i no nie było to łatwe, bo bardzo marzyłam o tych i chciałam bardzo tam pojechać i walczyć. No ale to była siła wyższa, trzeba było podjąć rozsądną decyzję, dlatego że nie chciałam narażać innych. No to ogólnie był trudny okres dla sportów zimowych, to ten koniec sezonu, ale właśnie o ten sezon chciałem Ciebie zapytać, jakie jest najmilsze wspomnienie z tamtego sezonu, jaki on w ogóle dla Ciebie był? Generalnie bardzo pracowity i dobry i byłam z niego zadowolona, lecz mieliśmy trochę inaczej rozplanowany ten sezon i nie udało mi się spełnić go tak, jak planowaliśmy. Chciałam, w sensie byliśmy bardziej skupieni na trenowaniu z racji tego, że wracałam po jakichś kontuzjach, nie kontuzjach. Ten sezon był taki, bardzo postawiłam na treningi i styczeń, luty jeszcze bardzo, bardzo cisnęliśmy dużo na treningach, mniej startów, a więcej trenowania i bardzo dużo miałam nadzieję i cały plan startowy był głównie na marzec, żeby wtedy poprawić punkty, poprawić formę startową i wtedy właśnie wystrzelić. Niestety było tak, jak było i w momencie, kiedy miałam pierwsze zawody początkiem marca i rzeczywiście udało mi się zjechać najlepsze punkty, to okazały się moje ostatnie zawody w sezonie i no niestety nie skończyłam tego sezonu tak, jak planowałam, bo rzeczywiście ta forma zaczęła iść do przodu i wszystko się nagle skończyło, wróciłam do domu na chwilę, żeby polecieć do Narwiku, no i już nie wróciłam. Wróciłam do startów, więc to nie było to, co planowaliśmy, ale generalnie ten sezon był dobry, tak? Bo dwa srebra na Mistrzostwach Polski, poprawione punkty slalomowe, nie tak, jakbym chciała, nie jestem zadowolona ze swoich punktów, bo miałam jakieś inne cele na te punkty, no ale generalnie jeśli chodzi o pracę treningową, byłam zadowolona. To jakaś złość może sportowa się pojawiła i pewnie chciało się przystąpić do przygotowań z większą werwą. No i właśnie dalej ta pandemia się nam pojawiała. Powiedz, jak
Jak u Ciebie te przygotowania i w początkowej fazie okresu przygotowawczego i teraz, jak ta pandemia i ograniczenia wpływały na Ciebie? Generalnie pandemia odbiła się jedynie na tym, że, no, że nie mogłam tego sezonu skończyć tak, jak chciałam startowo i jeszcze ten marzec, początek kwietnia wykorzystać tak, jakbym chciała, ale oprócz tego na mojej formie nie byłam na nartach, ale gdy wróciłam do domu, cały czas trenowałam. Na szczęście mam dostęp do siłowni, mieszkam w górach, więc cały czas to wykorzystywałam i jeśli chodzi o moją formę, nie było czegoś takiego, że przez 2 miesiące, gdzie byliśmy zamknięci, ja siedziałam w domu. Moje treningi szły normalnie, robiłam, cały czas pracowałam, tylko po prostu kondycyjnie. Mhm. Opowiesz nam coś o swoim zespole, z którym trenujesz, z kim będziesz współpracowała i z kim teraz współpracujesz? Pewnie. Teraz rozpoczynam drugi sezon pracy z zespołem włoskim teamem, który znajduje się na Kronplatzu, Kronplatz Racing Center, gdzie są różni zawodnicy z krajów, w których zazwyczaj nie działają systemy, nie są to kraje alpejskie i nie mają zbyt dobrych systemów, więc są to bardzo dobrzy zawodnicy, większość albo była już, albo będzie jechała na olimpiady, więc to są czołowi zawodnicy z tych krajów. No ale właśnie w tych krajach nie ma systemów, więc to jest takie dobre miejsce dla nich. Generalnie jestem bardzo zadowolona z pracy w tym teamie, bo mogłam tam wejść ze swoim trenerem, z którym pracuję od zawsze, więc to jest duży plus, dlatego że kadry nam nigdy na to nie pozwalały, a ten team i pozwala się rozwijać trenerowi i mi i cały czas nasza praca idzie do przodu. Więc to jest bardzo duża zaleta, no i przede wszystkim dostęp do tras, dostęp do trenerów, inna wiedza, bardzo teraz jestem zadowolona ze współpracy z trenerem włoskim, który prowadził bardzo dużo dobrych Alpejczyków starej daty, ale generalnie on bardzo mnie dobrze nakierowuje i bardzo dobrze mi się z nim pracuje, więc jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że mogę być teraz w tym teamie i korzystać z jego wiedzy. Fajnie, fajnie to brzmi generalnie, bo Polka trenująca z Włochami, a Włosi to przecież jednak uznany naród, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, prawda? A powiedz, na jakiej zasadzie ma wyglądać Twój pobyt w kadrze młodzieżowej, bo to jest coś, co ciekawi mnie. To jest też pytanie, które ja z chęcią bym zadała. Generalnie nie wiem, na czym polega nie wiem, na czym polega to, że jestem w kadrze młodzieżowej, oprócz tego, że zobaczyłam się na liście. No generalnie z kadry młodzieżowej nie mam nic. W sensie nie chcę absolutnie narzekać na związek, bo to jest coś, o czym by można mówić, napisać książkę, ale generalnie to nie mamy żadnego wsparcia ze związku. Ja teraz jestem w kadrze młodzieżowej, ale to, że tak powiem, nic mi nie daje. Moi rodzice w 100% finansują to, moją pracę i to, co robię, a ze związku nie mam żadnego wsparcia, mimo tego, że jestem w kadrze, ta kadra tak naprawdę nie istnieje. Czyli nikt w ogóle się nie kontaktował? Nie mówił, o co chodzi? Jestem w kadrze na kartce. W sensie jestem, możecie zobaczyć, że jestem w kadrze, ale na czym to polega i jak oni mnie wspierają, nie wiem. Może będziesz miał łatwiej z tym, żeby startować w zawodach, chociaż, no tak jak mówiłaś, bo można książkę o tym pisać wszystkim. Dokładnie. No, nie wiem, na czym polega to wsparcie, na pewno ja tego wsparcia absolutnie nie widzę. Więc niektórym się wydaje, że to, że jestem w kadrze, super, bo jesteś dofinansowana i nie masz na co narzekać, to absolutnie tak nie jest, bo my nie dostajemy ani złotówki od związku. Tak jakby związek się trochę, no nie wiem, co robi związek. Nie mam wsparcia od związku na ten moment, oprócz tego, że jestem wpisana na listę, że jestem w kadrze juniorów. A wspomniałaś o tym, że rodzice sporo finansują, a ja na początku mówiłem o zrzutce, więc chciałem zapytać, jak ty oceniasz ten pomysł tych ogólnie zrzutek internetowych, jak ty się w tym odnajdujesz, czy ludzie chętnie pomagają, czy to jest tak, że można z tego korzystać rzeczywiście? Generalnie zrzutki i teraz bardziej rozwijam trochę Patronite'a, zrobiłam z tego względu, że to jest po prostu nie ostatnia deska ratunku, ale to jest po prostu dla mnie wsparcie, które robię, bo po prostu kocham narty i chcę w tym osiągnąć bardzo dużo
i to jest coś, co mi pomaga i co może odciążyć trochę moich rodziców, bo cały czas szukam jakiegoś większego sponsora. Nie jest to zrzutki ani Patronite, to absolutnie nie są moje, w sensie to nie są koszty, które ponoszą moi rodzice, ale to jest zawsze jakieś wsparcie i to jest zawsze coś, że widzę jakieś światełko w tunelu, bo jestem bardzo wdzięczna za to, że ludzie, którzy po prostu cenią sobie moją pracę, obserwują mnie jakoś na Facebookach, na Instagramach i doceniają to i wpłacają jakieś pieniądze miesięcznie. To jest dla mnie niesamowite, że doceniają moją pracę i jestem za to bardzo wdzięczna, ale to niestety wciąż nie jest jakiś większy sponsor, który jest w stanie mi zapewnić trochę z tyłu głowy. Jestem spokojna o to. Mam dofinansowanie i mogę pracować ze spokojną głową, nawet jeśli, że tak powiem, moim rodzicom kasa się skończy. Pracuję nad tym, staram się rozwijać te Patronite'y. Zrzutka była raz przed sezonem i wtedy ona mnie bardzo wsparła. Teraz bardziej rozwijam Patronite'a i mam nadzieję, że rozwinę to na tyle, że będę w stanie mieć trochę bardziej... Znaczy generalnie nie skupiam się na tym, że nie mam spokoju i zaraz skończę, bo absolutnie się na to nie nastawiam. Nastawiam się na to, żeby zrobić wynik i uważam, że jak się chce, to się zrobi. Ale generalnie te większe wsparcie na pewno by też trochę uprościło czasem sprawę. No to jak cię wesprzeć, jakbyś mogła powiedzieć, bo może ktoś ogląda i będzie chciał. Pewnie. W takim razie zapraszam na swojego Patronite'a. Znajdziecie mnie, jak piszecie Patronite Aniela Sawicka. Tam akurat na Patronite jest to fajne, że ja mogę wam się odwdzięczyć za to, że mnie wspieracie. Są różne progi, możecie mnie wspierać od bardzo niskiej sumy po większą i za każdy próg oferuję wam różne ciekawe rzeczy, które mogę zrobić dla was w podziękowaniu i myślę, że to jest ciekawe, że to tak działa w dwie strony. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wam się jakoś odwdzięczyć za wsparcie, a wy bardzo mi pomagacie tym, że mnie wspieracie. Więc generalnie, jeśli tylko ktoś byłby chętny mnie wesprzeć, to bardzo zapraszam na Patronite. Moje kolejne pytanie trochę łączy się z tym, co rozmawialiśmy. No tak to w trakcie różnych rozmów jest, że niektóre fakty się wyprzedza. Możesz się nie zgadzać z moją tezą, ale jednak tutaj brzmiało trochę to, jakbyś się miała zgadzać, że jednak Polski Związek Narciarski no nie bardzo jest tą instytucją, która przynajmniej na pierwszy rzut oka kojarzy nam się ze wspieraniem rozwoju narciarzy alpejskich, przynajmniej naszych reprezentantów i przyszłości tego kraju na tej arenie sportowej. Kto za tym stoi, za twoim rozwojem i za twoją karierą? Rodzice, kibice czy ktoś jeszcze? Przede wszystkim myślę trener, rodzina, klub, w którym się wychowałam, ale... No przede wszystkim trener i rodzina, która mnie bardzo wspiera i no dzięki im wsparciu mogę to robić i dzięki przede wszystkim rodzicom, którzy to finansują i dzięki trenerowi, który poświęca też swoje całe życie dlatego, żebyśmy zrobili wynik, więc oni najbardziej stoją za mną i mnie w tym wszystkim wspierają. Fajnie, że ale są. Myślę, że też może... Kto, jeśli chodzi o pytanie, kto za tym stoi, to rodzina i trener, ale ja też jestem bardzo zdeterminowana i to też nie jest tak, że jeśli... O, myślę, że generalnie ja też jestem zdeterminowana i jeśli nawet bym nie miała jakiegoś wsparcia mentalnego, to bym to przestała robić. Po prostu chcę osiągnąć wynik i do tego dążę i myślę, że kiedyś dopnę swego. Muszę, jak ostatnio myślę tak o pokoleniu jednak o kilka lat młodszym ode mnie i widać u was, może nie u wszystkich, ale taką właśnie chęć, o której ty mówisz, że jednak masz jakiś swój cel i twardo do niego dążysz i że macie taką odwagę w ogóle mówić o tym, dlatego zapytam cię odważnie o to, jakie są twoje marzenia sportowe. No generalnie odległe marzenia, jak każdy sportowiec, to są olimpiady. Ja mam zamiar nie zatrzymać się na jednej olimpiadzie, ale przede wszystkim chcę być zawodnikiem na takim poziomie, żeby jechać na te olimpiady i walczyć o medale, a nie po to, żeby jechać i po prostu występować, bo takie coś mnie nie interesuje. Więc na razie skupiam się na tym, żeby wrócić do formy, żeby przede wszystkim tą formę wypracować, poprawić dużo bardziej punkty, bo to jest teraz przede wszystkim mój priorytet. W
wejść do Pucharu Europy i myślę, że potem iść krok po kroku dalej, ale przede wszystkim ciężko pracować i myślę, że będzie dobrze. Jest jakiś limit czasowy, jaki dajesz sobie, określasz dzisiaj na to, żeby wykonać określone rezultaty, cele i powiedzieć sobie dość, czy w tym wieku w ogóle się o tym nie myśli? Dopóki nie dopnę swego, nie skończę. Jeśli, nie wiem, nie stracę wszystkich kończyn na nartach i nie będzie już naprawdę tak, że nie mam żadnego wsparcia finansowego, to absolutnie nie zamierzam kończyć. W sensie uważam, że jeśli będzie bardzo źle, to finanse zawsze się gdzieś znajdzie, a z kontuzji też zawsze się wyjdzie, więc nie, generalnie nastawiam się na to, że dopnę swego i nie myślę na razie o dacie, że mam zamiar kończyć albo że daję sobie jakiś limit. Chcę osiągnąć to, co sobie postanowiłam i absolutnie nie zamierzam się poddawać. Do tematu sportowego wrócimy za chwilę, ale chcę zapytać ciebie, co poza narciarstwem jest twoim hobby, zainteresowaniem? Masz coś takiego, co pozwala ci jakby psychicznie trochę odpocząć od tego? Sport mi pozwala psychicznie odpoczywać, więc generalnie to nie jest tak, że chodzę na treningi za karę, wracam i muszę od nich odpocząć, bo inaczej, ja nie odpoczywam, jak mam dzień wolny i nie mogę pójść na trening, to ja się męczę psychicznie, że dzisiaj nie zrobiłam treningu, więc generalnie pytanie, czy mam coś poza. Ja jestem sfokusowana tylko i wyłącznie na tym, żeby zrobić wynik, więc wszystko to, co sprawia, może sprawić, że jestem lepsza i może poprawić moją wydolność, nie wiem, może sprawić, że gdzieś poprawię się o jeszcze coś. I jeśli chodzi o moją formę i o psychicznie, i fizycznie, nie wiem, regeneracja, dieta, to wszystko staram się po prostu w tym jak najbardziej rozwijać, żeby być jeszcze lepszym. I żeby mnie to wspierało potem w treningach. Więc jeśli chodzi o takie rzeczy, które robię pomiędzy treningami, to pracuję nad swoim ciałem, żeby po prostu było w jak najlepszej formie i żeby też się w tym rozwijać i być jeszcze lepszym, więc to przede wszystkim to jest moją główną pasją i wszystko to składa się do tego, że po prostu chcę zrobić lepszy wynik i to mnie nakręca. Fajnie to brzmi, dlatego zapytam o przygotowania do kolejnego sezonu, no, na jakim etapie są i jakie masz plany dalej i może później o to, co chcesz osiągnąć w ogóle w tym najbliższym sezonie. Generalnie przez ten okres kwarantanny sezon zaczęłam planowo, niestety nie na nartach, ale kondycyjnie normalnie cały czas trenowałam, nie było żadnego problemu, więc jestem po dosyć intensywnym okresie w przygotowaniu kondycyjnym. Teraz właśnie wróciłam tydzień temu z nart, byłam we Francji na pierwszym zgrupowaniu w tym sezonie, które się też bardzo dobrze udało, więc jestem zadowolona. Teraz znowu jestem w domu, znowu mam dosyć intensywny miesiąc treningów i siłowni i wszystkiego, przygotowania znowu kondycyjnego. Generalnie to cały plan na przyszły sezon idzie bardzo planowo. Trzymamy się planu i to wszystko idzie tak, jak ma być. Nie ma żadnych. Co musi się stać, żebyś była po kolejnym sezonie zadowolona? O tak zapytam. Celem na ten sezon przede wszystkim jest moje poprawienie punktów i to dużo. Mam też jakieś tam swoje cele, które może zostawię dla siebie. Myślę, że jak poprawię punkty, to już będzie dużo, ale mam parę rzeczy i treningowo na nartach i punktowo, które jak poprawię, to będę zadowolona i nad tym pracuję. Tak zostawię to pytanie. Dobrze, w takim razie ja ci bardzo dziękuję za te 20 minut, jak mi tu pokazuje czasomierz poświęcony właśnie. Mam nadzieję, że będzie się układało tak, jak chcesz, żebyśmy za kilka lat, mam nadzieję, że po drodze tych rozmów będzie więcej, ale żebyśmy za kilka lat, jak gdzieś się może spotkamy, czy znowu połączymy, to będziemy mogli z uśmiechem wspominać tę rozmowę, że to, co sobie planowałaś tutaj, to się spełniło. I w takim razie dziękuję. Naszym gościem, moim i waszym, była ambitna, jak słyszeliście, Aniela Sawicka. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.